moi kochani, z tej strony zawsze Oki! Witam was bardzo serdecznie już po świętach, tej wielkiej przerwie. Słuchajcie, kupiłam wielką pakę slime, jest ich tutaj dokładnie 24 sztuki, nie wiem czemu pokazuję dwa. W każdym razie, zanim przejdziemy do unboxingu i o tym, że te slimy idą na konkurs dla was, nie wszystkie, bo musimy też je przetestować, to chciałabym wam powiedzieć, że od przyszłego wtorku, przez cały tydzień znowu zaczynają się pozdrowienia. Sub dla Zawsze Oki. Jeżeli jesteś zainteresowany, to wbijaj do opisu i sprawdzaj, co trzeba zrobić. Ja już sobie kilka komentarzy ludzi aktywnych wybrałam z poprzednich filmów, ponieważ obserwuję was i sprawdzam, kto jest aktywny, a kto tutaj bierze mnie na litość. Niestety to, kochani, nie działa. A co? A my zabieramy się do unboxingu, a konkurs odbędzie się na moim Instagramie, który nazywa się Zawsze Oki. Wbijaj tam koniecznie teraz, bo są wszystkie zasady konkursu. Co trzeba zrobić? Jest bardzo łatwo, a do wygrania jest bardzo dużo slajmów, więc ja zostawię link pod filmem, gdzie kupiłam tą paczkę. Jest tutaj, jak widać, dokładnie 24 sztuki. No i co? I zapraszam Cię na konkurs na moim Instagramie i lecimy to otwierać. Dobra, moi kochani, tak wygląda ta paczka. Jak widać, przyszła ona troszeczkę poturbowana. Rozpada się, no i nie wygląda dość atrakcyjnie. Tutaj są oczywiście na opakowaniu pokazane kształty, jakie znajdziemy w środku i jakie kolory. Ja już do tego zajrzałam, bo byłam niecierpliwa. A wygląda to w ten sposób. Oczywiście są dwie sztuki tego, więc wyciągam to. No to opakowanie nie jest najatrakcyjniejsze, ale ważne, że dotarło to do mnie w całości. Tutaj oczywiście odkładam, z tyłu nic nie ma, więc daję to na boczek. Link, gdzie to kupiłam, znajdziecie w opisie. Gdzie kupiłam slajmy, zawsze daję w opisie te, które kupiłam online, bo te, które kupiłam stacjonarnie, to niestety ich nie ma na stronach zazwyczaj. Więc co, zabieramy się za otwieranie ich. Mamy tutaj, w sumie to się mniej więcej powtarza, jakby porównać do siebie. Aktualnie, jak widzę, to chyba te się nie zgadzają, bo tu jest troszeczkę zielonego barwnika. Ale każdy z nich ma tutaj super kształt takiego kryształka, a w środku zawiera takie, widzicie, kuleczki. I bardzo mi się to podoba. Mamy tutaj różowe serduszko, gwiazdeczko. Oczywiście niektóre z nich też zawierają konfetti, tak jak te. Tutaj mają dodatkowo gwiazdeczki, jak widzicie, takie malutkie. No i kuleczki, koraliki oczywiście to są. I też jest brokat, jest troszeczkę brokatu tutaj. Wam przybliżę i pokażę. Jeżeli widzicie, to tak to się prezentuje. Oczywiście też tutaj jest konfetti. No i oczywiście jest gwiazdeczka, serduszko, kółeczko, to jest trójkąt. Chociaż ja bym go nazwała brylancikiem. Tu jest taka łezka oczywiście. To nazywam bananem, chociaż jest to księżyc, ale jest moim ulubionym kształtem. I moi kochani, 6 lub 8 osób, jeszcze się zastanawiam, chyba 8 osób będzie mogło, a nie. Zmieniam. 6 osób będzie mogło wygrać slime, bo jeszcze trochę zostawię jako dodatek do innego konkursu, więc tak, wstępnie 6 osób będzie mogło wygrać te slimy. Oczywiście po jednej sztuce ja wybiorę dla was i wyślę pocztą, ale wszystko znajdziecie na moim Instagramie i tam odbywa się ten konkurs. Więc co, za który się zabieramy jako pierwszy? No korci mnie, żeby serduszko lub to wybrać. Czekajcie, tu coś mamy. Nie, wybieram gwiazdeczkę, pójdę na przekór. I otwieramy oczywiście od góry, tu jest gwiazdeczka napisane Made in China. Wcale mnie to nie dziwi, nie wiem czy zobaczycie. I okej. Okay. Byście dobrze widzieli. Śmieszne, bo to wyglądało z góry. Ej, czemu on jest taki... Może z tego, że się trochę wylało, to dlatego. Pachnie neutralnie, mogłabym powiedzieć, ale nie, rozciąga się, trzeba go wyrobić w rękach, bo już się bałam, że się jest popsuty,
Ale fajnie wygląda, ok. To była nasza gwiazdeczka z koralikami. Odłożę to na bok, biorę jakiegoś niebieskiego, tego biorę. Albo nie tego, czekajcie, tego wezmę, tego wezmę. O, tutaj jest oczywiście strzałeczka, jak je otwierać na opakowaniu. Ten, kto wygra, ten zobaczy, ok. I robimy wejście smoka, ojej. Przypominają mi te slajmy z AliExpressu. Bardzo. Tutaj są koraliki, które można wyciągnąć. O, wow. Ale fajne to jest. I dajemy tutaj je na bok. Pięknie już tutaj dwa otworzyłam. A co by na to, żeby połączyć te dwa kolorki? To byłby super pomysł. Serduszko bym wzięła, może coś z tego wezmę tutaj te serduszko, chociaż ma mało koralików, to akurat weźmiemy to serduszko. To jest takie bardziej fioletowe, zauważyłam. Tutaj troszeczkę one się powylewały, ale to nie jest jakaś tragedia. Jednak, zobaczcie ile tutaj jest tych koralików. Tak to wygląda, jak otworzyłam, tu jest to serduszko. Znaczy, zamknięcie jest nawet ok, ale i to jest ta najprzyjemniejsza część rozwalania tego. Wow! On się dalej rozciąga, rozpada i rozciąga. Pięknie. Który by tu wybrać? Ten mnie korci troszeczkę, bo jest taki... Ma dużo rzeczy w sobie. Więc otwieram. Czekajcie. Tak tutaj. Gdzie jest ta strzeleczka? No niby tutaj jest. O! Da się go to tak wyciągnąć? Nie da się. Więc pokażę wam tak z boku. Pięknie. Oj, ten się jakoś rozpada bardziej. Macie jakieś pomysły na te slajmy? Co by z nimi jeszcze zrobić? Bo naprawdę ten zestaw jest ogromny. Wydaje mi się, że on jest bardzo fajny na przykład komuś kupić na urodziny. Czekajcie, szukam strzałeczki. Tutaj jest strzałeczka. O, tak. Ale ciężko mi się go otwiera. Łaj. O, udało się. To tak bez naruszenia spróbuję ją wyciągnąć. Nie wiem, czy mi się to uda. O, jest, jest, żeby zobaczyć. Rozciąga się. Ten jest piękny. O, tak, tego szukaliśmy. A to uroczo wygląda z tymi koralikami. Zobaczcie. Fajna zabawa, naprawdę. Duży jest ten zestaw. Ja myślałam, że to przyjdą takie miniaturki, które wszystkie połączy w jedną całość. A okazuje się, że nie. Kółeczka nie otworzyłam. Które wybrać? To mnie korci. Dobra, tutaj jest kłębienie. Oj! Przybliżenie dla was. Wkładam to na bok i teraz ze sobą wszystkie slajmy połączymy. Wygląda to super, będzie jeden wielki slajm. Zobaczcie, tutaj mam te wszystkie pojemniczki. Zostawię je sobie na kolejne moje slajmy, a teraz połączę to wszystko, ale wielgachny on jest. Wow. Widzę, że się kolorkami wymieszałam, jednak ten przeźroczysty zawsze dominuje. Jeżeli jest bardzo mało pigmentu, to jest tak zawsze. Moglibyśmy do niego coś dodać.
Ale kto wie, zastanawiam się, czy jeszcze streama z niego, z tych slajmów nie zrobić. Dajcie znać, co sądzicie. Chcielibyście jutro jakiegoś streama z tego? W środę o 18:00, jak wrócicie ze szkoły, to byśmy jeszcze je pootwierali i byście je pooglądali sobie dokładnie na moim streamie. Dzięki temu byście mogli stwierdzić, czy chcecie wziąć udział w tym konkursie, czy nie. Ja jestem na tak. Szczerze i wybierzemy, o i razem wybierzemy na streamie, które 6 dokładnie sztuk chcecie na konkurs, żeby wylosować, moi drodzy. Ten slime jest piękny, naprawdę muszę go przełożyć do pudełeczka. Moi drodzy, mam tutaj jedne z tych slime'ów, które pójdą na 100% na konkurs. Jeszcze jutro zapraszam Was na streama o godzinie 18:00 na moim Instagramie, gdzie zobaczycie jeszcze raz z bliska ten zestaw. Otworzymy je dokładnie na żywo i będziecie mogli zdecydować w komentarzach, które konkretnie 6 slajmów idzie na konkurs. Więc co, widzimy się jutro w kolejnym odcinku, a Ty wbij na mojego Insta i bierz udział! Bo cieszę się, że mogę Wam rozdawać takie rzeczy. Zawsze jak kupuję slajmy i widzę, że ich jest więcej w zestawie, to się cieszę, że będę je mogła Wam rozdać. I zawsze je kupuję z myślą o Was, żeby się z Wami podzielić. Więc mam nadzieję, że taka opcja Wam się podoba. No i co, subskrybujcie mój YouTube, bo niedługo tutaj też się zjawi konkursik kolejny slajmowy, bo prosiliście, więc też będzie. Więc trzymajcie się, moi kochani, cieplutko. Pa, pa!